Otwieram 49. nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Sanniki. Witam wszystkich przybyłych na obrady sesji. Witam pana burmistrza. Witam panie i panów radnych. Witam pana sekretarza. Witam panią skarbnik. Witam pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sanniki. Witam oglądających nasze obrady za pośrednictwem transmisji internetowej, mieszkańców i inne zainteresowane tym osoby. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność naszych obrad. Uczestniczy w nich 10 spośród 15 radnych. Panie, panowie radni, przesłany został państwu proponowany porządek obrad. Czy do tego porządku są uwagi? Nie widzę. Kto z pań i panów jest za przyjęciem proponowanego porządku? Dziękuję. Stwierdzam, że porządek został przyjęty. I tym samym mogę przejść do punktu trzeciego tego porządku. To jest przedstawienie projektów uchwał. Jako pierwsza występuje tu uchwała uchylająca uchwałę numer 234 łamane na 48 łamane na 2022 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sanniki w 2022 roku. Nie wiem, kto z państwa zechciał... Ja może krótko państwu przedstawię sytuację. Zresztą w uzasadnieniu do uchwały jest ta informacja. Zostały niedopełnione pewne formalności, jak w uzasadnieniu możecie państwo przeczytać, między innymi nie otrzymaliśmy opinii, które są potrzebne do podjęcia uchwały, czyli uchwała została podjęta bez tych opinii, tym samym należy ją uchylić. Proszę o zrozumienie, jest to pracownik, który pracuje z nami od niedawna, pracy jest bardzo dużo, nie wszystko jeszcze funkcjonuje tak jak należy i jakby nie jest to jakieś tam straszne zaniedbanie, czy to ze strony naszej, czy ze strony pracownika, natomiast uchwałę uchylić należy i podejmiemy ją w późniejszym terminie. Oczywiście po uzyskaniu wymaganych opinii. Wszystko jasne, tak? Nie. Możemy przejść do omówienia kolejnej uchwały. To jest uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Sanniki na rok 2022. Domyślam się, że pani skarbnik zechce udzielić nam informacji. Proszę państwa, w projektowanej uchwale w sprawie zmian w budżecie roku 2022 mamy w dziale 852 środki do wprowadzenia po stronie planu dochodów i wydatków budżetowych. Są to dwa rodzaje środków. Pierwsze w kwocie 28 800 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej, prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. I środki w kwocie 6 000, które należy wprowadzić do planu dochodów i wydatków budżetowych, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Ponadto, proszę państwa, w paragrafie trzecim przedłożonego państwu projektu uchwały jest zapis mówiący: w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
upoważnia się burmistrza miasta i gminy Saleniki do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Jest to, krótko mówiąc, upoważnienie, które pozwala zarządzeniem burmistrza wprowadzać kolejne środki, które będą do nas trafiały na pomoc obywatelom Ukrainy, żeby nie było konieczności zwoływania sesji za każdym razem. Więc jest taka możliwość wprowadzania tych środków zarządzeniem burmistrza, ale można pod warunkiem... Bez zarządzenia. Nie słychać głośniej. Nie można. Ale pod warunkiem, ale miał, to upoważnienie... Miała być taka, zdaje się, poprawka w ustawie, że urzędnicy nie będą ponosić odpowiedzialności za swoje decyzje, tak? Ale nie przeczytam. Nie przeczytam. Także celem wprowadzenia kolejnych środków zarządzeniem burmistrza niezbędne jest zawarcie takiego upoważnienia w uchwale budżetowej, dlatego prosiłabym, aby Państwo zgodzili się na wprowadzenie tego upoważnienia, bo to nam znacznie ułatwi wprowadzenie kolejnych środków do budżetu. Dziękuję. I nam też. Nie będziemy zobligowani do nadzwyczajnych sesji. No tak, jak to były duże sumy, a to takie niezbędne sumy. Tak, bo to będzie przychodziło tak cyklicznie, proszę Państwa, na razie to są... Rozumiem, że to są, przepraszam, chciałem się pytać, ale chodzi o, czy to są na konkretnej osobie przeznaczone pieniądze, czy to są po prostu pieniądze, które mają być na określony cel, że będą wpływali uchodźcy i my będziemy mogli sukcesywnie... Proszę Państwa, składane było zapotrzebowanie. Ono jest aktualizowane co jakiś czas. Nie na konkretne osoby, tylko oczywiście na cele, a który będzie wszystko. Wnioskami, które wpływają, z przewidywanymi wnioskami składamy zapotrzebowanie i środki stopniowo wpływają. Nam na ten moment mamy w takich kwotach, w jakich tutaj wprowadzamy w uchwale budżetowej. No i kolejne będą wpływać, dlatego też wygodnie będzie nam później wprowadzać zarządzenie burmistrza, ponieważ na razie są to jeszcze niewielkie środki. Wszystko jasne. Dziękuję. W ramach punktu trzeciego poproszę jeszcze o omówienie trzeciej z procedowanych dzisiaj uchwał. Uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności działki numer 108 /26 położonej w miejscowości Sanniki dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu. Pan sekretarz, proszę bardzo. Dotyczy to działki, tak panu numer 108/26, tak jak pan przewodniczący mówił, zlokalizowane przy ulicy Warszawskiej, tam gdzie w tej chwili jest stacja kontroli pojazdów, a planowany jest sklep jednej z dużych sieci polskich. Właściciel, użytkownik wieczysty gruntów, właściciel naniesienia wystąpił o przekształcenie tak naprawdę prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Więc, żeby przystąpić do czynności, jest konieczna zgoda Rady Miasta i Gminy. Polega to na tym, że rzeczoznawca majątkowy określi wartość prawa użytkowania wieczystego i prawa własności. I użytkownik wieczysty będzie musiał, nabywając prawo własności, dopłacić tą różnicę między prawem użytkowania wieczystego a prawem własności. No nie będzie to jakaś wielka kwota, ale też nie taka mała. Myślę, że to będzie kilkanaście tysięcy złotych, może kilkadziesiąt. I wynika to chyba też ze zobowiązania, które podjął użytkownik wieczysty wobec tej sieci, że zbędzie im nie prawo użytkowania wieczystego, a prawo własności. Myślę, że przy tak niewielkich dochodach, jakie mamy teraz z opłat za użytkowanie wieczyste, no jest to zasadne, żeby zbyć to prawo użytkowania, bo w zasadzie przekształcić na prawo własności, tym bardziej, że odchodzi się ostatnio od prawa użytkowania wieczystego, więc jest okazja. Jeśli chodzi o to prawo wieczyste, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności pod bloki, czy tam mieszkalne budynki, no to tam były duże upusty, ale jak tutaj jest typowo biznesowy temat, no to myślę, że tam bez żadnych upustów. Nie, 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 nie,
Nie planujemy żadnych pustów. No, też tak myślę. Tak jak pan radny zauważył, mieszkaniówka szła swoim torem, żeby ułatwić po prostu tym lokatorom nabycie prawa własności, były duże bonifikaty, ale przy biznesowych sprawach raczej się nie stosuje. No i tak jak pan burmistrz mówił, też nie planuje żadnych upustów. Czy w tej sprawie jeszcze jakieś pytania? I widzę, przechodzę do punktu czwartego, podjęcie uchwał. I jako pierwsza uchwała uchylająca uchwałę numer 234, łamane na 48, łamane na 2022 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2022 roku. W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sanniki w 2022 roku. Przed chwilą uchwały wszystkie były omówione. Możemy więc głosować. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Stwierdzam, że wszyscy obecne na sesji osoby radni byli za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. 10 głosów za. Druga to jest uchwała zmieniająca uchwałę budżetową miasta i gminy Sanniki na rok 2022. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. 10 osób za, tym samym nie ma osób głosów wstrzymujących się ani głosów przeciwnych. I trzecia uchwała w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności działki numer 108 łamane na 26 położonej w miejscowości Sanniki dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała przyjęta została jednogłośnie. Proszę pan burmistrz. Panie przewodniczący, ja wprawdzie na początku obrad nie wniosłem o zmianę porządku, ale chciałbym zabrać głos przed zakończeniem obrad, jeśli to jest możliwe. Mam kilka spraw do omówienia w ramach spraw różnych, ale nie wiem czy... Nie ma takiego punktu, jest sprawy różne, a czy to koniecznie w ramach sesji musi być? Może czy... być po. Tak, to zamkniemy i za chwilę. Proszę. Chociaż... Czy jeśli jest coś, co... To też są rzeczy, które dobrze by było, żeby mieszkańcy może usłyszeli. Aha, no to proszę bardzo. Myślę, że nie będzie żadnego. Proszę państwa, dziękuję bardzo za udzielanie głosu, pomimo że nie zdążyłem tego punktu wprowadzić na początku obrad. Proszę państwa, chciałbym wrócić do Funduszu Sołeckiego, który został przez państwa uchwalony na przyszły rok. Chciałbym uczulić państwa radnych, ale też sołtysów i mieszkańców Sołectw na terenie całego miasta i gminy Sanniki, że w przyszłym roku niestety nie będzie możliwa taka sama, tego typu samego działania, co były do tej pory, czyli Fundusz Sołecki zostanie przeznaczony na dowolny cel, a po prostu środki na rzeczy wymagające pilnych reakcji ze strony Urzędu Miasta i Gminy Sanniki będą finansowane z innych środków, bo tych środków po prostu nie ma. W związku z tym uczulam i zwracam się z ogromną prośbą do wszystkich was tutaj obecnych, ale również do sołtysów i do mieszkańców naszego miasta i gminy Sanniki o przeznaczanie środków na najpilniejsze potrzeby, w tym na naprawianie dróg, ponieważ na naprawianie dróg również w tym roku środki już nam się prawie skończyły. W związku z tym, jeśli któryś z sołectw uważa, że drogi wymagają naprawy i pilnej reakcji ze strony Urzędu Miasta i Gminy Sanniki, bardzo proszę wziąć to pod uwagę, ponieważ innych dodatkowych środków na ten cel nie będzie. Czyli jeżeli ktoś za środki z Funduszu Sołeckiego zakupi sobie, no nie wiem, dowolną inną rzecz również, jak mnie ma potrzebną, to proszę mieć na względzie, że w to miejsce pieniądze się nie znajdą, żeby naprawić na przykład dziury w drogach. Czyli bardzo proszę o to, żeby na to wszyscy zwrócili uwagę.
Kolejna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, po zasięgnięciu informacji, chciałbym Państwa w delikatny sposób już zacząć przygotowywać do tego, co będziemy planowali do realizacji w przyszłych latach, bo to się wiąże też jakby z podejmowaniem decyzji w tej chwili odnośnie jakichkolwiek, czy to remontów, czy decyzji przez Was podejmowanych, również w kontekście Funduszu Sołeckiego. W przyszłym roku będziemy planowali sięgnąć po środki unijne, ponieważ prawdopodobnie nasze państwo zdąży uruchomić środki unijne już w ramach nowego okresu programowania i wtedy będziemy chcieli wykonać w ramach środków unijnych termomodernizację oraz instalacje fotowoltaiczne na wszystkich budynkach użyteczności publicznej na terenie naszego miasta i gminy Sanniki. Wstępnie sobie zrobiliśmy listę tych obiektów. Tych obiektów jest kilkadziesiąt. Nie wiem, czy Państwo chcecie się z nimi w tej chwili zapoznać, czy nie. Jeśli chcecie, to dużo czasu mi nie zajmie. Przede wszystkim oczywiście chcemy zrobić to na budynku Urzędu Miasta i Gminy, ponieważ, jak Państwo wiecie, my z remontami samego budynku Urzędu Gminy wstrzymywaliśmy się tak długo, jak było to możliwe. Natomiast poza tym, że estetycznie wygląda to bardzo źle, to dodatkowo zaczyna być niebezpieczne, ale również nie spełniamy pewnych wymogów, jeśli chodzi o dostępność naszego budynku i jest wymagany jego remont, przebudowa, ale oczywiście najważniejszym dla nas jest dostępność budynku oraz jego energooszczędność. Kolejnymi budynkami, które chcielibyśmy objąć tym programem, bo mamy zamiar zrobić to w ramach jednego projektu, jest ośrodek zdrowia w Sannikach, przedszkole, szkoła w Sannikach, szkoła w Ospolinie, budynek OSP Sanniki, OSP Krubin, OSP Sielce, OSP Brzezia, OSP Czyżew, OSP Lwówek, OSP Wólka, OSP Staropól, OSP Osmolin i OSP Szkarada. Oprócz tego świetlica w Lubikowie, świetlica w Baciku, Brzezia, budynki po szkole, w tym również socjalne, Sanniki, ulica Fabryczna, budynki socjalne, oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody w Sannikach, stacja uzdatniania wody w Lubikowie, DPS na ulicy Gruczyńskiej, budynek przy stadionie. Oczywiście miejscem, gdzie najwięcej pieniędzy tracimy, jeśli chodzi o energię elektryczną, jest oświetlenie uliczne. Niestety do tej pory nikt z tym nie zrobił niczego mądrego. Nadal oświetlenie uliczne funkcjonuje jakby w oderwaniu od rzeczywistości. Przypominam, że konserwujemy nie swoje urządzenia i nie swój sprzęt. To jest ewenement, w ogóle nie wiem, czy na skalę polską, w ogóle chyba europejską również. Jak Państwo wiecie, musimy konserwować sprzęt, na którym firma na nas zarabia pieniądze. To taki bardzo, bardzo fajny mechanizm, sprzyjający oczywiście zakładom energetycznym, ale niekoniecznie samorządom. Niestety z tym się nic nie da zrobić. Bardzo byśmy chcieli, ponieważ są możliwości pozyskania dofinansowania właśnie na wymianę oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne. Niestety zakłady energetyczne skutecznie to uniemożliwiają, ponieważ żeby móc dokonać takiej operacji, my musimy stać się przynajmniej na pewien czas właścicielem takiego słupa, na którym ta latarnia się znajduje i w związku z tym musimy wydzierżawić od zakładu energetycznego infrastrukturę, za którą to infrastrukturę, za wydzierżawienie zakład energetyczny pobierze od nas tyle pieniędzy, że nie wystarczy nam z tego dofinansowania z Unii Europejskiej, aby pokryć koszty wymiany tych lamp, czyli skutecznie to uniemożliwiają. No tak działa nasze państwo niestety. Jest to ogromny problem, bo to dotyczy całej Polski. Oszczędności są możliwe do zrobienia przeogromne. 2,5 tysiąca gmin i miast w całej Polsce może zaoszczędzić miliardy złotych, jeśli chodzi o oświetlenie uliczne i oświetlenie centrów miast, czy placów, czy czegokolwiek. To są, tak jak powiedziałem, miliardy do zaoszczędzenia, a nikt nie może ruszyć z miejsca, ponieważ tak działa w Polsce rozliczanie tych należności. Nie wiem, czy to kiedykolwiek się skończy, natomiast straty ponoszone z tego tytułu dotyczą całej Polski, wszystkich mieszkańców Polski, czyli wszystkich nas. Kolejna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to i też zależało mi na tym, żeby to usłyszeli również mieszkańcy, szczególnie mieszkańcy naszych mieszkań komunalnych, socjalnych.
w najbliższym czasie przystąpimy do rzeczy, o której rozmawialiśmy już niejednokrotnie, to znaczy do sprzedaży naszych budynków komunalnych i socjalnych. W pierwszej kolejności podjęliśmy decyzję o sprzedaży budynku komunalnego w Wólce po byłej szkole i w tym celu już została, bądź jest w trakcie wydzielania działka. Wczoraj czy przedwczoraj był pan geodeta? Wczoraj. Jest działka wydzielana, bo oczywiście nie chcemy sprzedać w całości działki, bo tam jest bardzo duża, bardzo ładna działka, więc chcemy wydzielić fragment działki, który byłby wystarczający dla trzech rodzin zamieszkujących ten budynek. Przeprowadziłem rozmowy z tymi osobami, które zamieszkują ten budynek, są zainteresowane jego zakupem i będziemy oczywiście ten proces procedować. Dokonamy wyceny wartości tego budynku, później z państwem się skontaktuję na komisjach, porozmawiamy sobie o możliwości udzielenia bonifikaty. Przypominam, że bardzo mi zależy na tym, żeby w jak najkrótszym czasie pozbyć się wszystkich budynków komunalnych i socjalnych, które należą do gminy. Jeśli chodzi o lokale socjalne i komunalne, również bym chciał wspomnieć o jednej rzeczy, która ma miejsce w tym tygodniu. Jak państwo wiecie, miałem rozmowy z pewną osobą, która kilkukrotnie przychodziła również do państwa na rozmowy w sprawie przydzielenia lokalu socjalnego. Również mam takie sytuacje w innych miejscowościach na terenie naszej gminy. Ci ludzie, z tego co wiem, oczerniają mnie w tej chwili w związku z tym, że nie zostały te lokale udzielone, przydzielone, przepraszam. Również niektóre osoby zamieszczają takie informacje na mediach społecznościowych, więc chciałbym państwa uczulić, że jakiekolwiek złe wyrażenia pod moim kątem, bądź też oczernianie mnie, bądź wyrażenie opinii złych na mój temat wynika wprost z tego, że państwo ci nie osiągnęli swojego celu. Jak państwo wiecie, my zanim podejmiemy decyzję o tym, czy lokal zostaje przydzielony, czy nie zostaje przydzielony, zasięgamy informacji na temat sytuacji materialnej, sytuacji ogólnie dotyczącej również możliwości zamieszkania gdziekolwiek osób, które do nas te podania składają i muszę przyznać, że ja dosyć poważnie podchodzę do tego tematu i staram się zasięgnąć jak najwięcej informacji na temat tych osób, które do nas się zgłaszają. No i powiem krótko. W czasie rozmowy, jednej z ostatnich rozmów, z wielu rozmów, które odbyliśmy, bo te osoby wracają i wracają i wracają, wypowiedziałem takie słowa, że wszyscy jesteśmy ludźmi, jeżeli jesteśmy ludźmi zdrowymi, to mamy obowiązek pracować całe życie po to, żeby zebrać odpowiedni kapitał, żeby na starość mieć z czego żyć i gdzie żyć. I to dotyczy nas wszystkich. Ja rozumiem konieczność niesienia pomocy osobom, które tej pomocy potrzebują i w naszym przypadku, w przypadku naszego miasta gminy Saniki, takie osoby również są, ale takie osoby stanowią minimalny odsetek tych osób, którym przydzieliliśmy do tej pory lokale socjalne i komunalne z różnych przyczyn, niezależnych od nas również, ale jeszcze raz to powtórzę, osób, które naprawdę wymagają pomocy ze strony Urzędu Miasta i Gminy Saniki jest kilka procent w skali całej naszej społeczności. I teraz, jeśli ktoś, proszę, żeby to wszyscy też dokładnie usłyszeli i również ci z państwa, którzy nas będą śledzić za pomocą przekazów medialnych, jeśli ktoś przez całe swoje życie nie zhańbił się z pracą, bądź też ma problem alkoholowy, bądź też ma problem inny typu hazard, wydatkowanie pieniędzy na coś innego, to nie jest problem nas wszystkich. Takie stany należy leczyć i w odpowiednim momencie reagować. Więc jeśli ktoś na terenie naszego miasta i gminy Saniki, albo nie daj Boże jeszcze, ktoś przyjezdny z zewnątrz, zainstaluje się tutaj u nas, bo na przykład zamieszka z kobietą bądź z mężczyzną na terenie naszego miasta i gminy Saniki, później miłość się kończy i ktoś ląduje na ulicy, to nie jest nasz problem. To nie jest nasz problem, proszę państwa. Bardzo proszę wszystkich mieszkańców naszego miasta i gminy Saniki o bardzo rozważne podejmowanie decyzji. Oczywiście ja nie będę nikomu dyktował, z kim ma się spotykać i z kim ma się wiązać, bo to nie o to chodzi, a to, co przed chwilą powiedziałem, mogło tak wybrzmieć. Chciałbym jasno powiedzieć, że takie osoby nie uzyskają u nas mieszkania komunalnego i mieszkania socjalnego. To samo osoby,
które mają domy, mają mieszkania, sprzedają te domy, sprzedają te mieszkania. Bóg wie, co robią z pieniędzmi, czy je przebijają, czy przegrywają, nie wiem, co robią. Bo to są pieniądze, za dom można było uzyskać na przykład 200 tysięcy złotych i w tym samym momencie za 70 tysięcy można było kupić mieszkanie u nas na ulicy Chopina, w blokach tak zwanych. I co się dzieje? Znika dom, znikają pieniądze i pojawia się u mnie osoba, bo ona musi dostać mieszkanie komunalne u nas. Bo jak nie dostanie, to ona mi zrobi odpowiednią opinię. Niech robi. Niech robi, ma do tego prawo. Tylko ja uważam, że podejmuje decyzje mądre, rozsądne i sprawiedliwe. Bo tacy ludzie będą żerowali na naszych podatkach, na naszej pracy, na naszym społeczeństwie. Ja się na to nie zgadzam. I nigdy się na to nie zgodzę. Niezależnie od tego, czy na Facebooku, czy na innych mediach społecznościowych będą cuda na mój temat pisać, nigdy się na to nie zgodzę. Koniec cwaniactwa. Jeszcze raz podkreślam. Zdaję sobie sprawę z tego, komu trzeba pomagać. Pomagam i będę pomagał. A wszystkim cwaniakom, nie robo mileniom, niestety mówię dziękuję, do widzenia. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Niech lecą. No. Nie robi mi to różnicy. Bardzo się cieszę, że powiedziane są słowa prawdziwe, no, a nie pod propagandą. Pod publiczkę. A czy ja robiłem pod publiczkę? Nie, no ja mam bardzo się cieszę, że powiedziały sobie te słowa. Dobrze. W takim nadzwyczajnym trybie, z uwagi na pilność i chęć przekazania. Przepraszam jeszcze raz, że nie wprowadziłem punktu. Spraw. Niemniej jednak nie będziemy rozwijać tej dyskusji, ponieważ dzisiaj mamy sesję nadzwyczajną i w porządku obrad tejże sesji nie ma takich punktów. Dlatego w związku z wyczerpaniem przyjętego przez nas na dzisiaj porządku zamykam obrady 49. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Sanniki. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w obradach.